Wieczorna Eucharystia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, celebrowana w odpust, której przewodniczy nasz metropolita, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, wieńczy Dzień Święta, Dzień Patronalny Fary Krakowskiej. Do wielkiej podzięki Bogu za 800-lecie patronatu maryjnego nad nami, nad tą cząstką krakowskiej ojczyzny, które obchodzimy w tych latach, dochodzi w tym roku inny, inspirujący motyw dziękczynienia. 60-lecie uzyskania tytułu Bazyliki Mniejszej przez nasz miejski kościół. Dlatego wielu krakowian i gości modliło się i wspominało w tych murach dzisiaj postać wówczas biskupa Karola Wojtyły, dziś świętego Jana Pawła II. W Bazylice Mariackiej zwracamy dziś bacznie uwagę na nadzwyczajny fakt. Oto kilkunastoletnia dziewczyna z miasteczka w Galilei zdecydowała się odważnie powiedzieć Bogu tak. I wiernie trwała, i wiernie potwierdzała je w chwilach codziennych i nadzwyczajnych, w tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Santa Maria, Mater. Dzień Święta Wojska Polskiego. Musimy modlić się za synów naszej ziemi, by byli godni swoich praojców i dziadków, i ojców. I w razie potrzeby byli tam, gdzie należy, na służbie dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.